No chyba, to... chyba, że ty nie możesz nic zrobić. Mam nadzieję, że będziesz jeszcze włodarzem Final Fantasy. Dzięki, miłkie biczówka. Zobaczymy. Na razie to w ogóle sobie przejdziemy zaraz na konspekty i sobie pogadamy o newsach, a sprawy fejmowe zostawmy gdzieś tam na później, bo no wszystko git. No i zajebiście. No może jest trochę ostro, ale kurwa, no widowie, luz. Nie, no jest ostro. El Bakstonino oraz El Fico. Dzięki kapsy za donate. Łańcuch wrócił z... Ale to co, to ja... Ej, zobacz, ty, łańcuch wrócił, że mam łańcuszek, mam stary za 190 zł na swojej szyi, czyli wrócił w ogóle. Zajebiście, dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli nie mogę sobie dobrać łańcucha, bo akurat, nie wiem, lubię sobie, nie wiem, biżuterię jakąś dobrać, to teraz wrócił sobie w ogóle, tak? Bo już, bo nie, ja już nie mogę nosić łańcucha teraz, tak? Tak popierdolone. Siemka, oglądałem ostatnio zaległe karki. Pytanie, czy jest to łańcuszek kupiony w biżuterii Pandora? Nie, no tutaj jakby odpójrzmy sobie. W każdym razie, nie, jest to łańcuch kupiony w chyba Aparcie. Aparcie, bo razem go kupowali. Tak. 200 zł za niego dałem. Tak, to nie jest łańcuch za 20 tysięcy. Ale oprócz mojego donej, no czy serio Xayo this main event? No dobra koce, no to ci powiem, no były takie plany. To może być pierwsza informacja gdzieś tam, bo też chyba chcieliśmy o tym powiedzieć. 200 tysięcy. Nie, tyle nie. Co, że za ten łańcuch? Bo i coś się dzieje, że puchary na film wyglądają jak styropian pomalowany szprejem. To jest coś drugiego. 3D Big Prince. Piotr Lipski na Instagramie, napisz do P. Lipski, on ma chyba nickname. Zaproponuj mu coś, bo rzeczywiście, no jak widziałem te puchary, gdzie recenzował je chyba Bandurski, to powiem wam szczerze... Tak, że tam palce odbite są. Żałosne puchary. I przyznaję szczerze, kurwa, okropne są te puchary. Trzeba je zmienić. Znaczy generalnie problem pucharowy w Fame jest od chuj gal. Bo to nie jest tak, że tam zawsze ktoś coś narzekał na tych, że z Decathlonu tam się śmiali, kurwa, że te puchary. Później zaczęliście robić te F-ki. Na Fridayce chyba były pierwsze F-ki. I no i też ludzie się kurwa ten, że są takie średnie. Luz. Justynko, dziękuję za donata. Oglądałem nowy Gold i mega sobą do Wojtka. Nie, Wojtazowi odpuśćcie, bo ja widziałem, że tam w ogóle ludzie też na nim usiedli. Ja wam zaraz opowiem, o co chodzi. Bo kiedy Mati MMA Fame? Nie wiem, stary. Kto to jest Mati MMA? To jest ten od Igi Koziński chłopak? Tak. Mateusz MMA. Tak jest. No nie wiem, no nie było takich pomysłów, takich propozycji, więc znaczy... Mogę, kiedy znowu zobaczymy cię w Krotoszynie? Nie wiem. W Krotoszynie ja byłem... Pozdrawiam. Siobok, z powodzenia na tej w środę soboty. Dajcie dobrą bitkę. Damy dobrą bitkę i będziemy bić się do ostatniej kropki krwi. Widzowie, może na samym początku tak, żeby gdzieś tam dopełnić ten temat. Tematy i nie dokończamy. To teraz tak. Kiedy się wybielasz, bo nie wiem co nagrać, buziaki lubię. To chyba nieprawdziwy lubię. Rzeczywiście był taki... Wypowiedział się na wywiadzie, że no nie dał rady. No to walka Xayo z Disem na main event nie ma sensu. Czy jednak ta walka... Wiedział, ale na pewno ona nie zasługuje w tym momencie na main event. No i moi drodzy widzowie, teraz wydaje mi się, że dobrze byłoby zrobić analizę. Engage me audience, start up. I mamy teraz tak. Czy walka Xayo? Ona jest z tego, wiesz, z streamów z Marconiem. Słuchajcie, stream z Marconiem spowodował, że nie jestem w stanie wpisać. Czy walka z Xayo Dis ma sens? To w ogóle... napisać, ale kurwa. Jest. Dobry klawany. Dis ma sens. Tak? Nie. Wystartujemy sobie pulsa.
na waszych telefonach i komputerach pojawiła się właśnie ankieta. Możecie sobie teraz głosować. I już, moi drodzy, widać, że na niej jest 43%, 56-34, 2700 głosów, tak więc no średnio ma ona sens, jednak na pewno będzie to fajna walka pod względem takim, że jest to legendarny konflikt, ale na pewno nie jest to main event i nie może to być main event. No status main eventu po walce z Darkiem. Upadł. Na Twitterze mocno hejtowali Leosie, że Boński zrobił downgrade po Yuji. Ale to jest, kurwa, wiecie, o gustach się nie dyskutuje. No jeżeli on lubi na przykład Young Leosie bardziej od Yuji Postery i mu się podoba, no to jest, kurwa, kacka Bońskiego tylko i wyłącznie decyzja. No kurwa, co ja mam wygadać, nie wiem. Generalnie ludziom też gusty się zmieniają czasami, tak, nie? Wydaje mi się, że kurwa nigdy z nas nie jest tak, że z kogo ma... z kim ma być, nie? A jakbym, że ja z Olinikiem nowy main event? Temat z konspektu. Salamy. Pikante. Salami pikante? Salami pikante. Aha, rozumiem, że chodzi ci o jej tego. Jo. Kuka. Bo, moi drodzy, będę robił Wigilię. I nie wiem, czy 24 grudnia nie zrobię tej Wigilii, czyli w dzień Wigilii po prostu, że gdzieś tam po prostu wieczorkiem po prostu odpalę streama i sobie razem zjemy. I sam, nie wiem, zrobię jakąś rybę, bo rybę, albo może zrobię. Ty, Wulfik, nie możesz. Po prostu posiedzimy. Kto będzie chciał, to może spędzić ze mną Wigilię. I wiem, że zaraz ktoś zrobi shota na TikToka i znowu będzie, że robi siebie ofiarę, bo chcesz robić sam Wigilię. Nie, po prostu sam mam Wigilię. No to jakby tak będzie. I wcale jakby nie czuję się z tym źle. Będzie zajebiście. Po prostu sobie robię Wigilijkę. Mam nadzieję, że... Lepiej 23 grudnia. Lepiej 23. Nie, ja właśnie chcę zrobić tą Wigilię. 24. Wigilię zrobię. Tam też mam dla ciebie prezent. Oho. Mam nadzieję, że ty też mi coś dasz. Kurwa, coś ci dam. Zaczną rodziny, co robimy, ale świąteczny... W tym roku nie spędzam Wigilii z rodziną, ale następnie myślę, że już spędzę. To muszę. I ja też od razu chcę powiedzieć widzowie, żeby nie robić jakichś takich, nie wiem, dziwnych trygielist i tak dalej. Jak wiadomo, no... Ja mam babcię, mam dziadka, mam rodzinę, która jakby też nie do końca kuma, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda. Nie chciałbym spotykać się z rodziną po prostu w ten dzień i nie chcę patrzeć na ich oczy, jak będą na mnie oglądać po prostu. Bo zrobię sobie to z widzami, bo którzy są tutaj ze mną i mimo wszystko wpadają tutaj na streama i tak dalej, nie? I to jest główny powód, dlaczego tak to jest. Nie mam tutaj w ogóle jakby nie mam w czym ściemniać, nie? Mimo że czasami sobie lubię... To jest twoja decyzja po prostu. Tak, lubię sobie przy farmazonie czasami. Będę się wstydził trochę. Chuj, będziemy razem na Wigilii, zrobimy Wigilii, koło i będziemy inni. Tak. Nie chodzi o spinę, o sebę, a o to, co powiedział dalej, że twój kontekst był taki, że jakby ci dał rękę, to by teraz walczył z ręki. Ale co, że Woltas? Fajny komentarz. QQ, zwykły tchórz, bo boi się matce w oczy spojrzeć. Okej, ja spoglądałem mojej matce w oczy, kurwa, kilkukrotnie. Zapraszali tutaj Michała, ta. Ale to jest kwestia tego, że my to już zapowiedzieliśmy, my po prostu z wami chcemy to spędzić i tyle. Ta.
minut. Też nie powinienem w ogóle ich czytać, bo to właśnie im więcej czytam tych rzeczy, tym później się pojawiają takie gobliny na tym czacie. Go Pasterka Online, IRL Pasterka. O kurwa, to mocne. Panie, pisałem do Ulfa, ale o, no przeczytałem. O karmie, wiesz, mego dużo. Okej. Tam dajcie adres na Wigilię, Mariusz, no jest, będziemy pewnie w ambasadzie go. Mieszak, pozdrawiam Rudy Śląsk. Dobra, no to co, pora przejść w takim razie do pierwszych newsów. Witamy ponad 21 tysięcy widzów. Ze sponsorką. House Flipper 2? Widzowie? Legia prowadzi 2-0, moi drodzy, z Azotalkmu. Zajebiście, stary, zajebiście. Nie jestem kibicem żadnej drużyny. Ale mówić. Nie, tylko mówię o tym, że widzę konferencję, na ten moment wychodzę z grupy. Witam, myśleliście kiedyś na tym, żeby zrobić tak zwany casting? Za szybko te donaty stwierdzono. Czarne wilki zbyt... Pozdrawiam i zdrówka. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Gra Wojtka Goli? No, kurwa, zagrał w sumie. Nie, jakiś House Flipper 2. Tak, House Flipper 2 i widziałem, że wszyscy się odpalili. Gdzie to kupiłem? W jakiejś galerii kupiłem sobie to i to... Wiem, że to kosztowało po prostu 200 zł. 200 albo 259, coś takiego. To jest jakieś stalowe. To jest stal, tak. No. Tak, ale to nie jest żadna biała stal, to nie jest... Solki, ale autokorekta przekręciła, niech ufi. Weź no otwórz na to. Dobrze. Dlaczego nie mogę jeść ryby, ktoś się pyta, bo jestem uczulony na wszystko. Puchnę i do szpitala, nie mogę oddychać. Moim razem. Dlatego nie jem ryby, jem kotlet. Powiem wam, widzowie, opowiem wam śmieszną sytuację z rybą. Znowu płyty, normalne pytanie. Na tego na celu, możemy zaprosić, żeby... No nie wiem, ostatnio zaprosiliśmy Agę, to był mega hejt. Mega hejt. No ale rozumiem, że to też Aga, nie? Która pokazała piersi na programie. Gdyby zaprosić tutaj inną dziewczynę, może skończyłoby się to inaczej. Słuchajcie, śmieszna historia z rybą, co prawda zachowałem się wtedy jak dupek. Co jakby normalka. Dobra, znam tą historię, kurwa, już więcej powiem. Kiedyś jak poznałem się z Jakubem, to nie wiedziałem jeszcze o tym, że on ma jakieś uczulenie na rybę. No i... Nie no chuja, myśmy się znali, dobra, tylko ty nie wiedziałeś o tym, że jestem uczulony. Albo właśnie... Inaczej, wiedziałem, że nie lubisz ryby, no, i wiedziałem, że... ale nie wiedziałem, że masz jakieś problemy z tym. No to co to fajne. Błażej napisał, żadna nowość. No, jakby jestem dupkiem z natury, tak? W każdym razie, Ulfik leżał na kanapie. Te makrele ci stojące z kartonu wyciągają, to co najbardziej kurwi, jak już płacisz i chcesz odejść, nie? To on taką wyciąga i no i powiedz co zrobić. Wyciągnąłem makrele, po prostu normalnie wędzoną makrele, wyciągnąłem z takiego opakowania, zrobiłem miecz makrelą. I obudziłem go, nie? No skończyło się tak, że ufigudził. Wstał z tego. On po całej chacie mnie kurwa goni. Goniłem go z tą rybą i... Później się dowiedziałem, że Ulfik jest ten, jest uczulony na rybę, nie? No i mówię, Ulfik, kurwa, ja nie wiedziałem, stary, on mówi, kurwa! Kurwa, makrelowa atak. Afera makrelowa była i no wtedy pamiętam, że nie czułeś do mnie sympatii przez jakieś godziny. Przez dwie godziny miałem kurwicę na ciebie, ale do momentu... Do tego momentu, kurwa. Jaka jest, by była najlepsza ringer na Fame MMA? Wydaje mi się, że Róża Wojtczak była jedną z najładniejszych. Jeżeli chodzi o oczywiście o urodę. Róża Wojtczak. Róża Wojtczak. To jest ta, co była w Team X? Aha. No, mi się osobiście podobała. Wzruszyła mnie ta historia, to ktoś napisał. Była ten... Helus Diabłowski napisał plus jeden. Weronika Izierska też ładna, ale Róża była chyba ta... Ja nie znam żadnej ringer z nickname'u. Żadnej.
Co myślisz o fagacie? Nikogo przynajmniej nie skamuje, nie? Na tym UEF-ie. No bo jak ktoś to kupuje, no to kurwa chce dostać cyca, nie? No to dostaje. Tak? Czy nie? Kurwa, powiem ci szczerze, że... No, a to nie jest tak, że ona mówiła, że ona nie chce robić UEF-a, czy coś takiego? I teraz, że jednak robi, no... Skoro na Fame był zakaz mówienia o Beatrix na nieposzanowanie tematu rodzin, to znaczy, że federacja powierza, że Beatrix ma taki podatka. Lestrange... Mocne pytanie. Raczej bym powiedział, że nie chce mi się na ten temat wypowiadać. To jest, wiecie, to jest jakby temat Polaka i to jest tylko i wyłącznie w jego kwestii. Jakby ja, kurwa... Nie chcę o tym mówić. Adi nie jest jego. Adi prowadzi swoje życie też, nie? Czemu on ma ten? No to jakby jak on będzie chciał się wypowiedzieć, to się wypowie. Dokładnie. Wiecie, bo to jest trudna sprawa, bo później jest tak jakby dużo jakby materiałów potwierdzających takie coś. Teoretycznie nigdy tego nie potwierdził wewnątrz firmy. Polak też mówi, że nie. I jakby mnie to nie obchodzi. Wiecie, o co chodzi? Ten protokół i tak dalej. To jest w jego kwestii, żeby jakby on o tym może mówić. I tyle. To nie jest matka Polaka. Jakby ja zostaję przy tym i tyle. Mnie to nie interesuje. Po prostu. Bo już kiedy nuta sksają? Na razie to się będziemy bić. Dobrze, przejdźmy sobie, moi drodzy, do konspektu, ponieważ troszeczkę mamy do pogadania. Mamy dużo newsów, ponieważ długo nas nie było w konspekcie. Mam ładny, kawy, bum, bum. Czemu nas nie było? Wytłumaczmy, był tydzień fejmowy, moi drodzy. Ja miałem face to face relacje, ja naprawdę miałem tam wpływ materiału. I w sumie dlatego nie odpalaliśmy się. Miał jedna wigilia do domu, nie Johnny Bravo, nie. Słuchajcie, to teraz tak. Na samym początku, bo to mamy też w konspekcie jako intro, Ulfik, jak wiecie, prowadził programy Face to Face, prowadził KJ. Prowadziłem relacje. 48 do Gali, Fast 3. Dokładnie. Generalnie wszystko. Tak. Ferrari, który mógłby być moim co-hostem, bo też go polubiliście bardzo na streamach. Możecie napisać, czy Ferrari jest dobrym co-hostem. Uważam, że bardzo dobrym. Fajny. Fajnie mi się z nim prowadzi też. I mógłby ze mną Amadeusz jakby prowadzić te aferki, jak Ulfik robi coś innego. Ale on też miał walkę. On też miał walkę. Więc Amadeusz też nie mógł być. Teoretycznie mogłem prowadzić te aferki samemu, jak najbardziej. Ale uznałem, że po prostu jak już prowadzimy, to zawsze we dwóch jest klimat jakby, że... Zawsze ktoś jest więcej, nie? Dokładnie, że to jest taki podcast... Nawet jak pojechałem na wakacje kiedyś i robiłeś streama, to robiłeś z Marcinem Brzoskiem, pamiętam, żeby też żeby być sam. Tak, tak, tak. Więc fajnie mi się po prostu też... Bo tutaj widzę, że dużo ludzi pisze tak, ale większość pisze mimo wszystko nie. Choć mimo wszystko feedback pod aferkami z Amadeuszem był bardzo dobry. No jakby nie będę was tutaj pytał jeszcze o Marconia, bo zdaję sobie sprawę, że 90% ludzi napisze, że nie. W każdym razie i tak uważam, że Nathan Marcon jakby... No, ma momenty. Ma momenty, nie? Że wielu ludzi nie lubi Marconia, bo jest ciężki. Ciężka postać generalnie. Tylko on prywatnie jest inny. Nie? Ja wam o tym powiem. No ale on to zneguje. On to zneguje. Kurwa, więc... Ale nie aż tak, że on bardzo potęguje to pierdolnięcie swoje w internecie. Musiał ci zrobić aferki z Wardeniem. Czemu nie? Tylko wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. A ty, Ulfik? Tak, tak. Ty na przykład na ludzie byś mógł z Wardeniem zrobić. No mógłbym, ale czy chciałbym?
patrzy też przez pryzmat taki, że mógłby być niekomfortowo, nie? Przynajmniej na pierwszy gaferek, bo później już by był luz. Siostry porzucę, Malinowską, Arkę, Pruszku, to komentarze. Zawsze to coś nowego, pytanie o telefonem, ciągle na to. To jest bardzo dobry pomysł. I uważam, że aż kurwa zeskrinuję to, bo to jest dobre. Dobry plan. Zajebisty plan. I jak na konfrontację, kolega. Fajne. Konfrontacja, gołciar. A już z jednej konfrontacji, gołciar, z jednego fajtu wyszła walka na fejmie. No tak. Ale nie, to fajne. Z Igi Malinowskiej. Zaraz powiem. Nie słoń, żeby tradycji stał się na dość po drodze. Co myślisz o tej walce Malinowskiej i Igi? No to już mówię. Czekaj, to są to w ogóle, bo to jest na darmowy, nie? Ten fragment. Ja, darmowy, no. Ten fragment mi się bardzo podobał. Fame MMA. Fame MMA. Fame Rap. Nie, nie, to już jest otwarcie, to wcześniej. Wcześniej to one nie, to one się... Dobra. Nie, nie, nie. To... A co Adam Security... Bo... Aha, dobra. On na zamknięto, oni miały... To było otwarcie. Położyć się energię w to uderzenie. A Weronika, no przyszła się tutaj bawić po prostu. Zresztą, kiedy uderza, to ja mam wrażenie, że po prostu patrzy na publiczność. Czy to bym miał po prostu z definicji? One w ogóle w K1 miały walkę. Mi się podobało to. Underrated moment z bombką. To jest w ogóle moim zdaniem bardzo underrated moment. Mocny, dość bardzo śmieszny. On jest underrated. A ja odbijamy zwycięstwo na apteczce. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Igo, święty Mikołaj był dzisiaj u mnie i wręczył szacunku dla Igusi bombkę z dedykacją specjalną, żeby na choince pamiętała, kto ci tak najebał. Dziękuję bardzo serdecznie. Ale plotki, i mu underrated moment, tak szczerze. To jest najbardziej underrated moment w bo przez postać, Wery Malinowskiej ludzie, wiesz, ludzie tak. Mieli coś takiego... Nie no... O, a o, to generalnie nie, było w chuj dobry, ja się w chuj rozśmieszyło. Mnie też w chuj rozśmieszyło. Ja w ogóle, bo wiadomo, byłem do backstage'u. Odsunięty od fame. Byłem na backstage'u, mega dużo ludzi, którzy oglądali to na diodzie, na media roomie. No, śmiechu z tego. Naprawdę to bo niektórzy, było zabawne. Niektórzy powiedzą, że cringe. Jeden rabin powie, że cringe, tak. Drugi powie, że w chuj śmieszne. A ja wam powiem tak, moim zdaniem. To, że ona do niej powiedziała przed tym jeszcze, no ale szacunku po walce, kurwa. To było dla mnie najpiękniejsze. No, było to... Nie, no to był dobry moment. Nie, to naprawdę, jeżeli chodzi o Malinowską, to no, odjebała... To, wiecie, to też jest Malinowska, nie? No nie tak. Wiem, czy to Sylwia jakiś w ogóle może rozkminiał to stary... Nie mam pojęcia, kto. Nie mam pojęcia, kto, ale... Dziewczyny są gołciarami, więc tutaj nie będę też mówił, że one są podpisane w gołc, nie? Mamy też dziewczyny, które są normalnie managementem dziewczyn, zajmują się gołc. Wiedzieliście o tym? Jak nie, to nie wiecie. Ludzie nie wiedział. Sylwek coś tam czasami likuje o fejmie. Bombi, jak sądzisz, co jest bardziej przypłacone? Godzinka o to. Pierwszy domek listowy. Pozdrowiam. Kiedy aferki z Wojtkiem Golem? Zaprosiłem go dzisiaj do samochodu. Nie za symulację się odjebała teraz, bo zaprosiłem go dzisiaj w samochodzie na niedzielę. On powiedział, że w niedzielę odpoczywa. On powiedział, że on ma niedzielę na odpoczynek, no się nie będzie tutaj brudził z tej gronki głowy pracy. Czyli Wardęga i Gola skasowali za te dwie dziewczyny? Nie, słuchajcie, nie można tak uznawać. Wiadomo, że może ktoś liczy na to, że ja teraz powiem, skasowali. Ale jeżeli na przykład Iga Kozińska i Weronika Malinowska zyskali popularność w Gołc, mimo że Iga, ona to już robiła też na tym TikToku i tak dalej, i
podpisały się same z zarządem Goats, że na management Goats, to uważam, że fair play jest to, że Goats otrzymują z tego jakiekolwiek benefity, na przykład prowizję z kontraktu. Nie widzę w tym totalnie nic złego. To jest jakiś benefit z bycia pod Goatsami też w jakimś stopniu. Nie uważam, że to jest nic złego. Oczywiście jakieś to są cheaty, na pewno, dla dziewczyn. Grają na haksach, ale świat nie jest sprawiedliwy. I z tym, trzeba pogodzić. Zaproś dla brygie. Pytanie też, ile razy, wiesz, ile takich dziewczyn się przebije faktyczne, że zrobią szum na większą skalę, tak jak te dziewczyny. Czy to był szum pozytywny, czy negatywny, no nieważne, ale zrobiły szum w każdym razie, nie? Dlatego ta walka, no, można powiedzieć, że jest w miarę uzasadniona. Mrozo na czacie, pozdro Mrozo. Mrozo napisał, oj, świat nie jest sprawiedliwy. No, w przypadku Mrozo to rzeczywiście... To chuj, chuj jest sprawiedliwy. Pozdro, stary. Pozdro brata w ogóle. Jak, co tam u brata? Napisz na czacie. Myślę, że tutaj widzowie są, widzowie The Goat i widzowie Aferek dobrze znają postać Mrozo. Mrozo mamy na czacie, serducho dla Mrozo. Nie wiem, on właśnie Mrozo. Tylko po prostu powiedział, że dla niego los wylosował takie karty. I on sobie z tym radzi po prostu i stary kurwa, to jest to, że za jakiś czas może będzie w ogóle karta odwrócenia jak w Uno i będzie jeszcze lepiej niż miałbyś kurwa, jakbyś się urodził chłopie w jakiejś przechuj bogatej rodzinie. Ale ja mówię tutaj o, wiesz, o walce typowo. No tak, a ja mówię ogólnie o sytuacji Mrozo. Ja mówię o walce typowo. Mrozo kozak, pozdrawiam Mrozo, to jest dobry kot. I widziałem, że trenował i z Kornikiem chyba jakiś projekt robicie. Jakiś tiktokowy. Pozdrawiamy. O, serducha dla Mrozo, zajebiście. Fajnie. Nitro drugim włodarzem Glory World. Serio? Napiszcie, bo to jest dobre info. W sensie mocno. Ciekawe. Czy cały kontrakt jest na Finwarisie? Już się na ten temat wypowiadałem, bardzo to możesz coś mówić stream. Pytam po raz trzeci, bo znowu plutę. Info z Glory World, tak? To no na Instagramie Glory World. No to wejdzie. Podhala najpiękniejsza góralka w Polsce. Już zamykam ordę. Pozdrawiamy twoją miaskółeczkę. Pozdrawiamy najpiękniejszą góralkę w Polsce. I witamy ponad 25 tysięcy widzów. Bardzo duża obecność dzisiaj. Frekwencja, mocna frekwencja. Witamy. Bokser, ostatnio miał wypadek samochodowy. Gdzie znajdę coś na temat wypadku wampira? Pewnie na jego Instagramie. Ale na samym początku... Glory Wall. Glory Wall Power. Jest to real potwierdzone. Federacja Glory Wall, której konferencja, moi drodzy, tu wam mogę liknąć, chociaż nie wiem, czy oni o tym nie powiedzieli już, będzie 19 grudnia. To jest informacja, którą zaczerpnąłem skądś, ale nie wiem, czy ten, nie wiem, na ile ona jest, czy to jest już tak 100% pewne, raczej tak. Rozkład jazdy jest znany. Glory Wall, drugi włodarz, Nitro Sergiusz Górski. Dziwne, że Nitro, okej, okay. Jako stała ławicka, trochę się cieszy, a trochę takie he. To się zamknie do środek Alkomasa i Kasinosa, to jest ciekawe. No, to jest nie widział, okej. Okay. No mocne, ogólnie Nitro Zeniak na włodarzu, mocne. Co to za projekt? Już wam tłumaczę. Glory Wall będzie polegać na czymś takim, że tam będzie jakaś ściana wspinaczkowa. Widziałem, ja wam pokażę, co ja bym opowiadał. Na YouTubie Glory Wall widziałem, jak to wygląda. W formie tak, widziałeś ten schemat? Nie widziałem. To ci pokażę, bo to nie jest wcale taki głupie, kurwa. O, patrz, jest tu już jest w ogóle z Nitro ten. Dobra, widzowie, ja sobie tylko zrzucę czat na dół, żebym widział, co piszecie. Czaj, ankietę w ogóle zrobię. Wyłączę ankietę. Dobra, i podsumowanie prawie 50-50, ankiety. Prawie 50-50, no. Prawie 50-50. Czy walka Xayotis ma sens? Większość ludzi uznało, że nie. 54% na nie, 40% na tak. Kończymy już tą ankietę. Wzięło udział 14 tysięcy widzów. I obczajamy Glory Wall, moi drodzy. Lecimy do Glory Wall. Dobrej. Dobra, na
na sam początku zobaczmy sobie te wprowadzenie do wprowadzeniaka. Nitro uderzał we wszystkich. Masz Piotr? Mordo? Tylko żeby trochę przyciszyć, bo będzie echo. Red powiedział, że kuje ci udział. Jak się do tego odnosisz? Odnosi się tak, że nie kuje. Absolutnie ciosy poniżej pasa. Proponował im wizytę w ich tylnej części ciała lub zapłodnienie ich córki. Milionowe zasięgi zbudował na jednym. Na nienawiści. Kiedy uciekłem, najgłośniej szczekali ci, którzy bali się nawet pisnąć. No da, no ale no bo to jest nitro, kurwa, ale jest pojebany stary. Ci, którzy mi zazdrościli, ci, którzy się wybali. Kurwa, ty przecież ja mam z nim mega dobrą relację teraz. Ja pierdolę, czemu oni wrzucili ten fragment chujowy? No co jest? Ci, którzy chcieli mnie uciszyć. A ty nitro, kurwa, zajmij się sobą, idź lepiej z tym łapem. Ty, Glorwol, co to ma być, kurwa, z Japczalem moją w tobą? Co wy, kurwa, robicie tej? Bogzel, jeszcze ten napis, Bogzel ostro, nitro, zyniak. No dobra, ale słuchajcie, było tak, to prawda, więc mają prawo to był ten, ale od razu tutaj mówię, nitro, zyniak, to jest gość, który, kurwa, pierwszy zadzwonił do mnie i mówi, stary, wszystko jest dobrze, wszystko będzie gdzieś, to jest dobry gość, naprawdę. Ja nitro w chuj lubię. Ja lubię go, naprawdę. Sergiusza ja naprawdę lubię. Sergiusz zawsze on dobre słowo rzuci. On jest naprawdę spoko. No, dobra, ale żeby nie ten. Oglądamy dalej. Byli zazdrościli, ci, którzy się bali, ci, którzy chcieli mnie uciszyć. A ty nitro, kurwa, zajmij się sobą, idź lepiej z tym łaskiem, kurwa. Nigdy nie gryzłem się w język, ale sami ocenicie, czy lepiej być chamskim, czy fałszywą kurwą, która ładnie uśmiecha się tylko na fotach. Zobaczymy, czy to ja byłem taki zły, czy po prostu wy wiedzieliście za mało. Jeśli lubicie dramy, to wstawcie popcorn i kupcie golkę, bo zerwiemy kilka chwastów. Rozkład jazdy jest znany. Glory one. Fajne. Jeszcze dla niektórych widzów, bo akurat jest nas dużo tutaj, wyjaśnię coś. Niektórzy cisną nitrozyniakowi, że trochę z grubu. I nie wiem, czy jesteście... No właśnie, widzę, że tutaj są, pojawiają się takie... Widzowie, Nitro ma jakieś problemy z tarczycą. To też właśnie mi się też tak wydaje, że on ma problemy jakieś zdrowotne, że to nie jest kwestia, że sam z siebie... Znaczy wiadomo, że ten, że kwestia wie, odpowiedniego doboru szamy i tak dalej na pewno by mu pomogła, nie? Ale właśnie on ma coś ten, on ma coś właśnie z tą tarczycą i tak dalej i to jest kurwa inaczej wtedy, nie? Ja wiem, jak ja miałem z insulinoopornością, do momentu, ja i tak nie zobaczyłem do końca insulinooporności, ale z tym się tylko męczyłem w kół, żeby zbić tą insulinę. I musiałem na przykład rezygnować z węglowodanu i tak dalej. To jest kurwa tak. To jest mocne, nie? Mocna sprawa. Ale wiem, że zaraz się tutaj pojawią ludzie, którzy powiedzą, że niezależnie od niedoczynności tarczycy, można z tym walczyć, że można odebrać odpowiednią dietę i tak dalej, ale jeżeli na przykład coś mu się teraz pojawiło, a nie nabrał tych nawyków żywieniowych i tak dalej wcześniej, no to może, nie wiem, może jakby, a w ogóle jakby, może ma to wyjebane też, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale on czekoladę wpierdala, bo to nikt nie zagryza makiem. No dobra, no co? Nie wiem, nie wyglądam też streamów nitro, no ale chuj to, nie? Wiecie, jak ma to w dupie, nie? Ale wiem, że ma coś z niedoczynnością tarczycy, tak więc... Cała prawda o Fabiańskim. 8 odcinek, 13 minuta, misja organizmu. Padre Niesłona. Pozdrawienia chłopcy od was, Chorzowa i Jeleniej Góry. Długo się widzimy. Pozdrawiamy. I widzimy się niedługo. Mocny. Co ty tam tak skanujesz, ty? Co? Johnson. Odpisywałem... Pozdrawiam jeszcze raz. Odpisywałem trenerowi, wiesz? O, moi drodzy, to może ja powiem w takim razie nową informację. Co? Ulfik będzie... Nic nie będę prowadził programy. Ulfik będzie bity. Wiewiórka fame. Witam cię w team Wujek Ali, byku. Będzie dużo. Pozdrawiam, Wujek Ali. Wujek Ali, dobry kot. Pozdrawiam. Poznałem. Bardzo fajny gość. Parę miechów się już znamy. Asa, tu coraz bliżej. Ulfik, jak oceniasz galę Fame Reborn? Ulfik, teraz... Oceniam ją to generalnie na bardzo udaną. Main event trochę
zabił tą galę, w sensie taki pozostał niedosyt, nie? Przez main event, ale generalnie uważam, że to była gala, która była i napchana w dymy, w skrajne emocje, pozytywnie ją oceniam. Walka otwarcia zajebista, super sportowy pojedynek. Druga walka, walka no dziewczyn, no to tak wiadomo, jednemu się będzie podobało, jednemu nie. Adam Security, każdy był ciekawy, jak się chłop będzie bił, no to się okazało, że jest go kurwa pożar, nie? Więc jeśli mam iść dalej, no to wszystkie walki jakiś tam fajny poziom miały, fajnie to się oglądało. Naprawdę spoko i uważam, że Influenceriada była zajebistym programem do tej gali. To generalnie, moi drodzy, może trochę liknę, ale ten teleturniej w danej, jakby, no niektóre konkurencje miały być na teleturnieju aferkowym, który miał być jakieś 8-9 miesięcy temu, ale postanowiliśmy go wtedy jednak nie odpalać, nie? Znaczy, ja powiem tak, wiadomo, że finał gali może nie był satysfakcjonujący, przez to, że no, Fabiś jakby zrobił, co zrobił. Mimo wszystko dla federacji jednak bardzo dobrze się to odbiło, nawet to, co zrobił Seba, z tego względu, że jeszcze sporo, bo 48 godzin po gali było mówione o skandalu związanym z main eventem, tak? Więc jeżeli chodzi o szum medialny, no to jakby zrobiło to robotę. Czy jednak wisienka na torcie powinna taka być? No nie do końca. Z drugiej strony... Wszyscy liczyli, że Fabiański, on nawet chyba mówi, że on ostatnią walkę w kontrakcie. Tak. Więc wszyscy chyba liczyli na to, że on po prostu fajnie to zakończy. Tak. No a tu chuj. No nie wyszło tutaj. A tu chuj. Siema do Bugs i Ulfi. Będzie rewanż z guzikiem? Może jakiś telefon ma teraz lewny kluczu? Pozdrawiam, Janek. Nie, no raczej chyba nie ten. Raczej nie będzie. Guzik teraz chce Darka. Guzik chce Darka. Poza tym, no nieskromnie powiem, raczej, no... Nie wiem, no. Zobaczycie w sobotę, jak będę bił się z Ksajo. Walczymy w boksie na Bitej Śmietance 2 i zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to był temat Glory, więc przejdźmy jeszcze do tego, bo o tym trzeba jeszcze powiedzieć. Jak to wygląda? Pora przerwać milczenie. Co to jest? Gigantyczna ściana. Patrz, wiedziałeś o tym, że to tak będzie wyglądać? Aha. Popatrz. Od razu mówię, nikt mi za to nie zapłacił. I to jest projekt Szalonego Reportera, którego teoretycznie nie powinienem lubić, a jednak uważam, że ten Glory Wolf wcale nie jest taki ten, nie? A, i żeby nie było, ja reporterem dobrym. Teraz też gadaliśmy na gali. Sporo żeśmy gadali, nie? Był. Zobaczmy, jak to było. Bezbanalne. Mocniejszy. Ubeposzło. Zapłacone, już piszą. Walka o prawdę. Tej siły 8 zawodników zmierzy się w wyścigu o 1 000 000 złotych. Ci, którzy wypadną najlepiej w starciu na argumenty. Patrz, masz tutaj, masz 8 stanowisk, nie? Oni będą walczyć na argumenty, nie? Przygotują najlepsze brudy na swoich przeciwników, dostaną ułatwienia, które pomogą im we wspinaczce na szczyt. A kto wdrapie się pierwszy, wygra 1 000 000 złotych. Całość obserwowana będzie przez sędziów i włodarza ze specjalnej platformy, a decyzje o... Platforma będzie się pewnie unosić wraz z tym, jak oni będą wchodzić. Kto wypadł najlepiej, podejmiecie wy. Czas poznać prawdę, a prawdę każdy ma swoją. Glory World. Pany. Pany, dawno mnie nie było. Kuba, propsy za program Fame, mega sobie radzisz. I pany, gdyby mnie nie było na wigilijnym stream, to wszystko najlepszego dla was. Pozdro. Dziękujemy i dziękuję. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. No więc tak będzie wyglądać Glory Wall. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie osobiście. No ciekawe, brzmi, coś ogóle... innego. Coś innego. Pytanie brzmi też, czy tam rzeczywiście to będzie coś polegać na brudach. O, zgłosiła się ta. Dobra. Pytanie, czy to rzeczywiście będzie bazować na brudach, czy tylko jest taka oprawa po prostu, że są brudy, a w rzeczywistości to mogą być jakieś, nie wiem. Nie brudy, nie? Co, zapalić tą lampkę, czy za... Nie, nie trzeba. Przeszkadza wam to, że nie mam tego z boku, jakby nawet lepiej dla mnie było na oczy. Chociaż z drugiej strony może byłoby lepiej? No obojętny, no jak... Chyba obojętny widzowie, nie? Nie muszę tego mieć. No jak tak, to mogę ładowarkę podłączyć. Możemy to odpalić, jak chcecie, ale... Ja już mam i tak problemy z wzrokiem. Starzeje się. Git jest. No bo jak jest git, to git. Dzięki, wiem. Dobra, no to lecimy dalej. Przechodzimy w takim razie do Bitej Śmietanki 2. Moi drodzy,
Pierwsza rzecz to oczywiście Twitter. Już w tę sobotę razem z Ksaju zawalczymy na gali Bita Śmietanka 2. Mocna gala generalnie. Zaraz wam pokażę całą kartę walk, omówimy sobie tak pobieżnie. W sobotę nie ma żadnej konfy. Cała konferencja, ważenie, mediatrening będzie odbywać się w sobotę. Ja już skondensowana gala, moi drodzy. No jest to mocne. Ja ogólnie mega się cieszę, że jakby walczymy sobie tutaj w main evencie z Zeju. Będę mógł pomścić Natkę Kwiecińską. Walce z Zeju. Nie chodzisz dla Wojtka, rozumiem. Tak. Będzie to gala, która będzie transmitowana na Twitchu Ksajo i na YouTubie Ksajo. Będzie to gala darmowa. Nie będzie to gala, która, za którą będzie trzeba płacić. Moi drodzy, tak więc darmowa gala. Gala, która myślę, że jest naprawdę niezła. Bo biorąc pod uwagę, że bije się tam... Kurs 2.7 na ciebie mnie rozpierdala. 2.7 na mnie? 2.7. Widzowie, no powiem wam tak. Kurs 2.70... Jestem underdogiem w tej walce. Ale jakim? Bardzo mi się to podoba. Chuj duży, gościu. Mega duży underdog. 1.4 na Zeja, 2.70 na Paxtona. No, mocne. I teraz, moi drodzy, uwaga. Pokazuję wam już, jak wygląda cała karta walk. Jest mocna. Naprawdę mocno. Uważam, że jest to... Jest mega mocno. Uważam, że jest to jedna z lepszych kart walk, widzowie. Patrzcie. Zaczynamy od main eventu. Jeszcze raz. Ksajo Boxdel. Tutaj są już nieaktualne kursy. Tak. W main evencie box... 1.4 na Ksaja, 2.70 na Boxdel. Tak. Mocne. Teraz uwaga, co-main event, Wardęga kontra Wysocki. I to jest real, dzisiaj gadałem, Wardęga właśnie pojechał na trening. To jest real. Ja jestem ciekawy. To jest normalne. A oni już chyba w ogóle mieli sparring kiedyś. Tak, jeszcze sekundę, bo ludzie się pytają, gdzie to będzie. Moi drodzy widzowie, to będzie na hali WK, kurwa. W oktagonie WK będziemy się bić. Rybson kontra Random Blues. Też, kurwa, stary mocny streamer. No i drugi mocny streamer. No bo Random Bruce, no co prawda może nie jest aż tak mocny jak Rybson, tak mimo wszystko jest też w jakimś stopniu legendarny. Luki Steve kontra Sketowiczek. Czyli postać, która biła się z Ksajo na Śmietance 1. Nie wiem, czy on jest jego moderatorem, czy kimś, ale wiem, że on był trochę był chyba spłakany po walce z Ksajo na jedynce. Widziałem, że tak miał bardzo smutną minę. On generalnie jest dosyć smutną osobą. Aczkolwiek jest też mentalnym. Hejterem. Szczochem jest, kurwa. Był hejterem. Więc zajebiste. Zajebiste. Lecimy dalej. Młodziutki kontra Cinkro. To jest gala, która w ogóle jakbyś miał za to zapłacić jako federacja, to była za jakieś 5 milionów złotych, a to jest 6. Bagietka. I ona jest za friko. K1. Widzowie, Bagieta kontra Jaszczurowy. Co jest, kurwa, grane? W K1. K1. Zajebiste. Tu jakieś dupy. Dawidek, tybiński zadebiarz kontra Matyk Sokso, mega pederka. Pierwszy debiut tego, Dawida, też w K1. Mocne. No i tutaj już potem chyba widzowie. Faker.pl, 01kat.pl i Oli Trolli z Kapitan Babka Lukiego. Ale Oli Trolli to jest też, musimy powiedzieć, bliska nam osoba. No, jest bliska osoba, ale to jest normalnie mocne. Mówię, że ten, Wikulenta i Messy, ja nie znam ich. Walka kobiet. Ogólnie jakby po prostu generalnie nie... walki kobiet są jakieś kobiety doskipowane, ale nie. Żeby mi nikt nie zarzucił, że jakby o ten, cofnąłem ten. Po prostu nie znam. Nie znam, nie wiem kim są. Znam wszystkich, tutaj wiem, że widzowie i tutaj znam jeszcze Oliego. Znam kapitana Babkę Lukiego. Wiem również, nie wiem kim są oni i nie wiem kim są te dziewczyny. Tak, walka kobiet, wiadomo, przerwa na szlugach. Zawsze kurwa na fejmie tak śmieję. Walka kobiet, nie dobra, to a jedna już chyba walczyła ostatnio, widzowie mówią. No nie wiem właśnie, ale ogólnie no będzie ten. I to jest gala taka, która jest po prostu, no to jest darmowa gala. Tak więc widzowie, wpadnijcie, sobota, kurwa, no... Walka w boksie. Tak. Wpadnijcie, kibicujcie. Ja ogólnie też daję... No, kurde, nie wiem, bo nie chcę się też ucnąć z tego.
bo zaraz ktoś powie, że ten, no wybieram. Nie, no to nabitej, to już nabitej, no. Jak ktoś oglądał twoje story, to wie. Tak, na storce powiedziałem, no w sumie powiedziałem, to mogę ten. Jakby ja ze swojej, to jest coś takiego, że dzięki temu, żona niesłona, Wigilia i Sylwester w ambasadzie, bierzemy rzut pod pacha Jęsica na Wojdzie i Wpadowie, pozdro. Pozdro, dziękujemy. Pozdrawiamy, dziękujemy. W ogóle, a propos tego, ty mi musisz dać jutro znać, bo jutro muszę do druku 2.4. Ja wiem, jutro ja ci dam, bo ja sobie to dzisiaj jeszcze dopnę wszystko, wiesz? Jo. Ale z kilku sponsorów się do mnie właśnie zgłosiło, będę miał tatuaże i całość 100% idzie po prostu charity, na The Goat wam pokażę. Fajnie ten, ja sam daję 40 tysięcy złotych, jest tam diamentowy rzemieślnik, który daje 20 tysięcy, no generalnie około 100 tysięcy złotych. GBS chyba? GBS też jest, tak więc fajnie, naprawdę takie jakby coś dobrego, nie? Po prostu przed świętami wydaje mi się, że jest spoko. Wiadomo, możecie mówić, że wybielać czy coś, ale jakby mógłbym tego nie robić i mieć wyjebane, a jednak robimy, tak więc... Ja się cieszę. Śmieszna walka, w dobrym celu. Kurwa, no wszystko jest na plus tutaj, to nie ma co gadać. Czemu bez Adamka na Fame 20? Wiecie o tym, że strzela. No ale stary, słuchaj, jakby nie ma jeszcze w ogóle nic powiedziane o karcie. Fame walka. 20. Wszystko powiedziane, że będzie turniej. Wybierasz, co bym wypił. Ryu, Shinigami się powie. No siema, wiecie coś na turniej o 2 miliony złotych K1 na Fame 20? Wiemy. Oho, już kurs na Buckstona maleje. Oho, dobra, muszę to zweryfikować. Zobacz. Czy dacie radę podsumować? Niestety jest to real talk. Ile? 2,55. O, czyli już o 0,15 mniejszy kurs. Czyli rozumiem, że tutaj mam jakichś ludzi, którzy chcą sobie tutaj troszeczkę zarobić. Panowie, co by na taki projekt, żeby zamykać w pomieszczeniu dwóch enemy z mikrofonami przy uchu, a pomiędzy nimi szyba, żeby nie mogli się pozabijać? Na konferencjach pytania są spoko, ale ciekawie są, jakby zachowali się jeden na jeden. Słuchaj, no generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że dobre show by było, gdyby na 3 dni zamknąć Natana Marconia i Denisa Zaleńskiego w białym pomieszczeniu przedzielonym pleksją. Sam bym to oglądał. Pytanie tylko brzmi, ile musiałbym zapłacić Denisowi Zaleńskiemu, bo Natan Marcin pewnie zrobiłby to z przyjemnością. To byłby mocny... No, ZOL. Generalnie. No. To wyschnięcie dało dużo do myślenia. Uf, ale po 50 będzie. A o co chodzi? Nie. To nie wiem, ale... Damy 27 340 osób. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału Oferki, to wejdź, zasubuj. Możecie również. Dobra, lecimy do kolejnych newsów. Więc bita śmietanka będzie. Swoją drogą, teraz możemy sobie przeanalizować. Kolejnej karty walk. Kolejnej karty walk, tylko tym razem kartę walk Cloud MMA. Mamy kartę walk Cloud MMA, która no jakby... Tu wam powiem tak, oglądałem wczorajszy program Cloudu, bardzo mi się podobał. Był fajny. Rąsik specjalny. Tak, i teraz mamy walkę tak, jakby tutaj to mnie aż tak jakby nie kręci. Tutaj walczy Wasyl, to jest jakby mój ziomal, więc wiadomo, że... Mega dobry fighter z Gromu. Bardzo dobry. A nie wiem, kim jest Siwy? Też Grom? Siwy jest znowu podopiecznym trenera od boksu mojego, więc też śmieszne. Okej. Okay. Więc bardzo dobry, chyba 25-0, bo się ma. Mocny ziomek. Schreiberka się bije, która mówiła, że nigdy nie zobaczy we flikach i generalnie, że chciała zdelegalizować filmfighty, tak więc też mocna. Laskowska, no to wiadomo, każdy zna. Szuli z rekordzistą, nie grzeje. Bartman Augustyn, to mnie tak nie ten. Bad Boy Wielki Bół, chętnie obejrzę. Wchujemy. Spoko, ale też było mówione, że ten temu nie da walki, to... Tak, no tak było. No ale wyszło jak wyszło. To co są też kwestia pieniędzy, wiele zmieni. Cesarz Cios, zobaczę. Głównie dla cesarza, mimo wszystko, jakby co by nie gadać, to no, robi robotę, więc nie. Pan Delma. Jest... Ludzik Delma. No, on jest mocnym freakiem, generalnie, nie? Jakby skumało, co w tym chodzi i jest po prostu dobry. Nie no, ogarnia ten świat. Tak. Jak na taki wiek, to on go ogarnia w chuj. Tak. Wydaje mi się, że to jest też... No jest piłkarski main event, moi drodzy. Piłkarski main event to mnie tak... Haj to Wawrzyniak. W
każdym razie Bad Boya z Wielkim Bu na pewno zobaczę. Podoba mi się. Wiecie, tam jest jeszcze kwestia tego, że Bad Boy jest z Elany, Wielki Bu to lechista. Wiadomo, że tam konflikt jest w tle na wielu płaszczyznach, tak więc na pewno honor i wszystko jest tutaj jakby więcej jest na szali, nie? Jo. Co tam Mr. Neyman wstawił? Mr. Neyman? No. A, on rzucił tam kartę Emilowi. Antykonfident. Pudziałamski Tomasz Czyk. Tak się tu ma na role. Rolnik zbija dobrym ciosem. Trzymam za sobą Sembikiem o main eventie. Kurwa, ta karta nie jest taka zła gość. Nie no, wiesz, jakby patrząc na... Z perspektywy czasu, to naprawdę... Znaczy w ogóle przeczytaj to. Rolnik zabija się Adrian Jones. Teraz gość bije się w klaucie. Tu gość bije się w Fame. Pudziałamski bije się w klaucie. Żurom nie bije się nigdzie. Antykonfident, Tomasz. I oni mieli main event. Żurom z antykonfidentem, nie? No. Trunina, Detailer. Miklasz, o, Miklasz się bije w prime. Szczena się bije z samym sobą. Szczena. Psyotropa poznałem w ogóle. Polubiłem go w ogóle. Też ten, pisze mi czasami. Spogodzone. Obzgnę. Pozdro Seba. Pozdro Seba. No nie wiem, no ogólnie jakby... Ja to oglądałem temu, nie będę wam mówił, że nie. Oglądałem temu, mówię. Kurwa, było oglądane. Oglądałem to. Ale to generalnie... Zaciekawienie. Myśmy nawet oglądali, kurwa, Materace, nie? Royal Division. Nie, ja to oglądałem. To fajnie, to ogólnie mi się dobrze oglądało. Nie będę mówił, że nie. Wiadomo, że... No ciekawe to jest, nie? Po prostu, że nie wiem, Najman robi galę, nie? No to fajnie sprawdzić, na przykład, jak sobie poradzi Najman z organizacją, jak sobie poradzą postacie z innej części internetu, takie uniwersum, które zostało zbudowane. Baxon, dzwoń do Buddy i ściągaj go do prowadzenia bitej śmietanki. To teraz karta Valk Fame 20. No nie, no takiej teraz mam na pewno nie mogę sobie poradzić. Dobra, ale pora przejść do kolejnej rzeczy. O kurwa. Agata. Nie, ja mam do gry. Gry no Wojtka G. Dobra, moi drodzy, mamy oficjalny zwiastun gry Wojtka G. Wojtek Gola was może... Stworzyłem swoją grę, zwiastun level unknown background. Wojtek Gola was może postraszyć, kurwa. Wojtek Gola, 36 tysięcy wyświetleń zwiastunu. No jakby nie poszedł on może tak, jak zależało Wojtkowi, na pewno nie. Ale zobaczmy sobie, na czym to będzie polegać. Kiedy mój przyjaciel podszedł, nie wiedziałem, że to początek czegoś większego. Żyjąc ciągle w świetle. Ja co chodzi o tym, co Nata mówił na konfie w kierunku Polaka? Chodzi o te masę zarzutów. Ale coś wyjdzie to raczej kolejny blef ze strony Natana. Nie wiem, to stary, zapytaj się Natana, bo jakby ja nic nie wiem na ten temat. Nie chcę wiedzieć. Żeby potem ktoś nie powiedział, że wiedział. Wojtek łobi włosy. Zapominamy o tym, co czai się w cieniu. Ewidentnie zbyt muskularne nogi. To jest dupa jakoś tak wysoko, kurwa. Fake legs. Kurwa, to jest fake. Wojtek nigdy kasety nie miał w swoim domu. Fake, w windzie na złotych by wyjebali za szluga w windzie. Logo Ghostów. To był początek naszego końca. Backrooms, moi drodzy, ja w ogóle pozwolę sobie zadzwonić w ogóle do Wojtka. Szczerze, ja w to kurwa zagram. Ja też to zagram. Zadzwonię do Wojtka, zapytam się... Mi się wydaje, że to będzie taki motyw kurwa typu Slenderman. Coś takiego, przynajmniej tak wygląda to z traileru, nie? Ja w to zagram, bo jestem ciekawy kwestii dialogowych, moi drodzy.
ale ja bym w ogóle ten. Ja bym w ogóle. Właśnie zagrałbym to na streamie z Golą. Wchuj! Wchuj! Przejmane, jak się wystraszymy, a tu Gola siedzi obok. Lute. On teraz odpoczywa chyba. Jeszcze nie było lika, spokojnie. 21:15. O jest. Cześć Wojtek. Siema, siema. Mamy streama. Mamy streama jak coś. Ponad 27 tysięcy ludzi, stary. Oglądaliśmy właśnie trailer twojej gry. I chciałem się ciebie zapytać, czy jak już wyjdzie premierka, albo na przykład dostanę ten do wersji testowej, wczesny dostęp, czy stary na aferkach po prostu z nami nie zagrasz? Zagrasz? Zagrasz z nami? A możemy zrobić tak, bo to będzie tylko operacji multiplayer. No. Że... Na trzech kompach? Ja to mogę tutaj tak zrobić, że ty będziesz mieć na swoim kompie, ja na swoim i do Avermidi, stary, ten... My możemy trzy kompy zrobić. Tak. My możemy zrobić tak, że my sylabki nawet po HDMI połączymy. Tak, tak. Zajebiste, że ludzie widzą twoją i Zyrox będzie po prostu przemieniał kamery. Damy radę, to jest do pochwytania. Tylko w zamian za to chciałbym, nie, żebyś dał na coś, na jakiś spoko cel, stary, dyszkę. Dobra, dobra, no i git. No i fajnie. Dobra, trzymaj się, byku, pozdro. No i kozak. Jeszcze dyszka meżulona popiera. Będziemy grali z Wojtkiem Golą. Kurwa, piękny to stream będzie. Ogarniemy to. Ogarniemy. Ogałniemy. Bogdan, on cię wyzywał, ale nie, dobra, to teraz wam powiem odnośnie. Kocham tego, słuchajcie, Wojtek się wkurzył na mnie odnośnie tego, że Fabiańskiego przed walką podtrzymywałem na duchu. Bo przyszedł, bo był Fabiański. Nie no, on się wkurwił, że ty zamiast wspierać go, wspierałeś sebe, no. A teraz ja wam powiem dlaczego. Właśnie dlatego, bo chciałem uniknąć, nie udało mi się uniknąć tej sytuacji, która wydarzyła się w sobotę, że on po prostu klęknął i nie chciał już walczyć, nie? I ja wiedziałem, że on po prostu tak, walka z Filipkiem, walka z Wactoją, że on ma ciężko kurwa z tym, z psychą, nie? No i powiedziałem, podszedłem do Fabińskiego, mówię mu tak, słuchaj, masz młot w łapie, jesteś w stanie sobie gdzieś tam, jesteś w stanie uderzyć, wejdź po prostu i zrób robotę, jak na przykład, jak chcesz, jak i tak się chcesz poddać i tak dalej, to weź się zepnij z tej pizdy i już po prostu nawet nie rób tak, żeby z luzem wychodzić do kogoś, tylko po prostu na maksa, wejdź, rzuć 10 razy jakieś uderzenie mocne, stary, jak trafisz, to zajebiście, jak nie trafisz, to najwyżej, wiesz, dostaniesz, padniesz i tyle. No i nie udało się po prostu jakby sobie do tego przekonać. I wcześniej, to było już na konferencji, to było przed ważeniem, jego supportowałem. No i Wojtek się wkurzył, że wiesz, że jesteś moim ziomkiem, a wspierasz mojego przeciwnika. Ja mówię, że słuchaj, to nie może być też tak, że ty masz tak łatwo, Wojtek, że wychodzisz do gościa, który ma problem, nie? 0-2, psychatyczny. 0-2 ten, bo fajnie by było, jakby jakikolwiek opór ci stawił, nie? I Wojtek jakby był, wiecie, no było to wkurzony. No i tam powiedzieliśmy sobie parę niemiłych słów, no ale jest git generalnie. To po prostu jakiś ferwor walki, to jest coś innego. To tak jakby on podszedł do Jóźwiaka i go supportował, podejrzewam, że zachowałbym się podobnie, nie? Że teraz łatwo mi mówić, ale wtedy jakby mógłbym być też wkurzony, nie? Że chłopie, nie pomagaj mi, nie supportuj, nie? Więc wiadomo, że to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No i teraz nieznani go Fabiańskim, słuchajcie, przed galą Fame, byłem akurat z Wasylem, z chłopakami i wbiliśmy do szatni sobie. No i wchodzimy do szatni Sebastiana, no i widzę już, że Seba coś tam kombinuje, coś przekminia, że kurwa, może nie, że ma chaos w głowie, że 2-2. Gadał o tym, nie? Ja mu mówię, słuchaj, chłopie, ty nie możesz myśleć o tym, żeby się położyć, kurwa, żeby zrezygnować, tylko wyjdź i nie wiem, i rzuć te ciosy. Znowu jakby ta sama faza. Wasyl mu mówił, że normalnie, że jakby tam nie jesteś w stanie umrzeć w tym oktagonie, że oni ci nic nie zrobią, że to, że Gola, Bardenga, oni nie mają takiego uderzenia, żeby cię tak szybko znokautować, musieliby naprawdę trafić na szczękę. I jakby słuchał tego Seba, nie? Jakby był taki wsłuchany w to, no i myśleliśmy, że jakby przemówiliśmy mu do rozsądku, nie? Sam menadżer jego mówił nam, że jest problem, że kurwa, że Seba ma problem, że on jakby ma coś z tą głową, że coś tam nie gra, że on się po prostu bierze i ryje mu się beret, nie? No i wyszło jak wyszło, nie? I teraz ja powiedziałem jakby, no po prostu
Też to było trochę dla mnie takie wkurzające, że chłop naprawdę zarabia sporo pieniędzy za to, żeby tylko się, wiesz, podłożyć. No on, widziałem go na tarczach, no nic tam z tymi nogami się nie działo, chyba jakby nie kulał, wiecie o co. Ja no takie, ja wam przysięgam, że jak widziałem Sebę, to jakby trochę nie wierzyłem w to, że, jest, że ta kontuzja jest aż tak hardkorowa, żeby na przykład nie wstał po tym uderzeniu, nie? No i widziałem, że starał się znaleźć argument w tym, że uderzył go Vardenga ten, nie? Uderzył go Vardenga w parterze. No i dlatego nagrałem to storkę, że powiedziałem, że no Fabiański to pipka i powinien dać Tomkowi Olejnikowi przynajmniej jakąś część kasy za to, że to by zachował się jak facet, nie? I dowiedziałem się od menadżera, że Seba chce dać na Tomka Olejnika 50 tysięcy złotych. Na to, że tak, nie? Że wyszedł, że zachował się twardo. Tak. I jakby w ogóle, co kto z tym zrobi, słuchajcie, to nie jest dla mnie problem. Osobiście to, co zrobił Seba dla mnie, to ja mam to w dupie, bo to jest tylko i wyłącznie jego kariera, jak go ludzie postrzegają i tak dalej, nie? Nie mam interesu wybielania nikogo i tak dalej. Sam swoją drogą nie jestem osobą, która jest zobligowana do tego, żeby kogoś wybielać, nie? Ale bo sam nie jestem, kurwa, nieskazitelny, nie? Ale no daje tam jakąś kasę, chyba sam chce o tym powiedzieć jeszcze i tak dalej, tak więc coś tam chce dać, nie? Więc generalnie to też jest spoko, nie? No fajnie, że Tomek, nie? Zostanie doceniony. Tak. Bo tu chodzi tylko i wyłącznie o Olejnika, który, zobaczcie, taki Tomek Olejnik, nie? To jest zajebisty dość generalnie, nie? On był... Mi go było zawsze żal, bo on był zawsze taki jebany, kurwa, ten... A czy on zasługiwał na aż taką jebankę? No, kurwa nie. Nie, w sensie jakby on po prostu towarzystwo i tak dalej, nie? A miał postać tragiczną, tak. Nie? W sensie, no żal mi go było. On, kurde, Tomek bardzo fajnie się zaprezentował na konfie, że dzięki na temu, że zachował się spoko na konferencji, że zachował się spoko na face to face, to ludzie w ogóle nie odebrali go jako takie, wiesz, że to jest coś średnio. Możliwe, że on w main evencie, to on kolejny, Royal Division, Materazzi, wiesz o co on mówi, że, ale dzięki temu, że, spoko, że pokazał się jako okej. Okay, normalny ziomek. Ziomek, który wraca, stary, walczy tam, wiesz, o tego wieloryba, co stary... Pizdawalenia i tak dalej. To bardzo spoko został przyjęty. Ludzie zauważyli w tym jakiś sens. Wyszedł, co prawda, no obił go Wojtek, nie? Bo to Tomek Olejnik, ale... Ale próbował. Przynajmniej próbował. To jest najważniejsze, że przynajmniej próbował. Nieskazitelny, dojebałeś sobie. Nie, bo że nie jest nieskazitelny. Siema, Michałek, nie kupuj, pozdrowicie moją przyszłą żonę. Ej, ja już normalnie mam słabo. Nie widzę sobie. Masz to? Co? Czyste światło i tak dalej. Im więcej patrzę na ten monitor, już ciężko mi jest czytać czat. Muszę iść do okulisty. Musisz, że ty masz problem z tym. Ja mam jakiś astygmatyzm, co nie wiem, ale ja już mam tak małe oczy. Czekajcie, bo tam ktoś w ogóle napisał, że to była strata dla organizacji, że Fabiański wyszedł i zrobił to, co zrobił. Właśnie, kurde... Czy to była strata? Ja już się o tym wypowiedziałem, nie? Ludzie zobaczyli galę. Doko main eventu było zajebiście. Main event, wiadomo, trochę spalony przez Sebę, ale finalnie gdzieś tam szum medialny został zrobiony i z takiego PR-owego punktu widzenia, wiadomo, wisienka na torcie, bo każdy zapamiętuje main event jako tę najważniejszą rzecz. No, to jest ostatnia walka i dokładnie. Pamiętajcie, że ludzie pamiętają przeważnie pierwszą i ostatnią walkę. To mimo, że wyszła jak wyszła, zrobiła jakiś szum, no ale wiadomo, że dużo lepiej, jakby bardziej pozytywne w odbiorze byłoby to, jak oni by zawalczyli, nie? Tak. W jakimś tam stopniu, no, chujowo to było. No ale z perspektywy czasu i tak. Czy wy za tydzień będziecie pamiętać o tym, że Fabiański wyszedł i zrobił to, co zrobił? Co tydzień jest teraz dalej gala, kolejna gala freakfightowa i ludzie żyją czymś innym. Na przykład stary, co zrobił Grzegorz Braun, na przykład z Gaśnicą. Tak. I żyją za dymką gaśnicową. Tak. Ja mam astygmatyzm 2.0 i po zrobieniu sobie okularów komfort życia 200% do góry. A też tak przemykam. Bufik, dociągnij, bo uśniesz. Czy będą aneksy w przyszłych umowach, aby uchronić się przed taką sytuacją jak Fabiański? Przed tym się nie da uchronić. Bo on wyszedł do walki.
Tak, on wyszedł do walki, nie? Jakby, jak chcecie też wiedzieć, to podejrzewam, że jakby tutaj nawet nie ma opcji na to, żeby on nie dostał wypłaty, bo z prawnego punktu widzenia, no to Bardęga został dyskwalifikowany. On wyszedł, poszedł dyskwalifikacja. Tak, więc tam jest w ogóle jakby, to już jest to idealny scenariusz dla sobie, nie? Czy zarobił za to bardzo dużo pieniędzy? Chuj, ale... Nie będziemy kłamać, że nie. Czy jest to najbardziej przepłacony freak? Tak, nawet mogę powiedzieć, bo on chyba sam powiedział u szalonego reportera. Mhm. 93 sekundy w oktagonie. Biorąc pod uwagę to, ile zarabiał, 30, no. To on zarobił za wszystkie... On zarobił chyba coś około 22,5 tysiąca na sekundę. Czyli zarabiał lepiej niż większość zawodowców. Najbardziej na świecie stary polski, nie? Ale Lewandowski nawet tyle zarabiał? Tak. 22,5 na sekundę. Mocny ziom. Mocny ziom. Mocny. Ale kurwa. A tutaj mówię o trzech walkach. On o tym powiedział. On o tym powiedział sam. No tyle by wychodziło, drogi czacie. Piszecie, kurwa, dosyć poprawnie. Więc każdy, kto umie w kalkulator, to se policzy, nie? Teraz jak mówicie, bo się goli postawię, jakby normalnie walka była 2 na 2, to byście mieli takie samo zdanie jak wcześniej. Teraz jak mówicie, bo się goli postawię. Dążę o Tomku. Aha, nie, bo spoko, normalnie, nie wiem, działał się olejnik, jakby tu nie było, on i tak się stawiał. Co? Nie kumam. A jakby się nie postawił, to nie wiem, no to po prostu i tak wyszedł, nie? Chuj w to, wyszedł. I tak wyszedł. Czy zaraz wróci Don Castro? No. Sprawdzamy tego. Ale on tutaj tu wrócił. No to chyba. A ja mam zaraz przyjeżdża ten, nie? Przyjeżdża Iwo. Bo ja jeszcze mam treningi, jeszcze mam dzisiaj trening. Taki strategię dzisiaj układamy na pana. Strategię. No. Nie no, ja traktuję to normalnie, wiesz, nie robimy... Wychodzisz jak do mistrza świata. Nie robimy czegoś takiego, że to jest, nie wiem, spocenie, nie? Ale... Nie no, tam jest wyjazd... na tym, żeby fajnie wlecieć i... To jest wyjazd jak do mistrza świata, moi drodzy, to nie jest, kurwa, spalnik. Siema, Niter na kilku i take stanowi, że program Fan Grupu to będzie pranie brudów i gadają coś o trąbie, bombie, że mają jakieś nagrania na niego. Okej, okay. Teraz o trąbie, bombie. Ciekawe. Ciekawe. Ale ciekawe. Właśnie ja mi się wydaje, że jeżeli Trąba bierze w tym udział, to on by chyba się nie wystawił na coś takiego, żeby tam było coś grubego. Więc wydaje mi się, że to będą jakieś pomniejsze grupy, ale nie jestem, też nie jestem przekonany. A może wypierdoli właśnie, będzie szum o trąbie i nagle back ekipy? Może. O, może. Może. Dziwna teoria teraz powstała. Olej ma mechanizm, pan przyzwyczaj z kamerzysty. Dobrze, przechodzimy dalej. Jakiś ciekawy tweet. Chłopcu się ucieszył, że może przytulić swoją dziewczynę w miejscu publicznym. Może ten. Mortellini. No co? No, to nie wiem, kurwa, jest, że on nie jest ucieszony, czy co? No nie, no jest kurwa. Normalnie. Wiesz, to jego wybór był, że tego nie robił. W sumie tak. No i chuj, no. I zaprzytuj mu dziewczynę. No to co, mogę zaprzytulać, nie? Dziewczynę swoją.
Mega News. Mega, kurwa. Nie, to są, to jest z tych, bo mamy takie coś, że mamy taki też mini format Twitterowy. Nie, no mamy różne rzeczy, nie? Tak, ktoś wysyła Twitter i na przykład ten. O, to pokazy, jest... to pokazy. Monika Kociołek, moi drodzy. Ja wam powiem, jaką ja widzę następną influenceriadę, bo tak, będzie następna influenceriada, moi drodzy. To mogę zjazdnikować. Siemo chłopaki, jestem Cedr, mam leśne. Moja mama jest nie agonalna. Robię remont z kolegami. Wrzucili mnie z pracy, skończyli się mnie. Proszę o rozgłos. Możecie podlinkować. Moderatorzy mogą podlinkować ten link na pomagam na czacie. Tyle mogę Xavery zrobić dla ciebie, bo dużo tych zrzutek jest i po prostu jakby wtedy nie możemy też zrobić za Ferry takiego baneru, nie? Ale moderator jak najbardziej mogę wrzucić. Pokazy gość, babkę, którą ja, to jest mój maskę na influenceriadę. Ja nie widzę po prostu damskiej wersji tego teleturnieju bez niej. Co mi wzięłaś, kochanie? Jak to nic? No oczywiście, że chciałem. Tak chipsy, bo jest to lepsze, bo to ziemniak. Tak chipsy, bo jest to lepsze, bo to ziemniak. To jest przyjemne. Tak chipsy, bo jest to lepsze, bo to ziemniak. No chipsy są... Dole, nie, no kurwa, paprykowe chipsy muszą mieć papryki, moi drodzy. No ona jest mocna. Ona to, że ona troluje, bo to nie jest możliwe. Nie wiem, dlatego chcę sprawdzić, kurwa, i wiedzę w tym pensji. Tak jak chipsy smakuje, tylko lepsze, bo to ziemniaki. Ja... Ona jest akustyczna, to muszę sprawdzić. Ja muszę, kurwa, sprawdzić. I powiedzcie mi, że taka trójka, nie? Monika Kociołek, Jaroniewska i Marty Renty. Czy to by nie była dobra... Dopierdolone. To jest lepsze chłopie niż ten. Dobra kobieca trójka. Pa, pa. Kurwa. Ej, ale ona jest... ona to robi specjalnie na bank, bo ona właśnie wie, że to pójdzie wiralem. Gościu, nie wiem. Czy ale nie, damską wersję influenceriady trzeba zrobić, nie? Albo mieszaną, ale... Liza jeszcze, ta Liza. I Laskowską. Ja uważam, że to jest pewne, że to kurwa, robię... analiza statystyczna teraz. Czy Monia Kociołek udaje? Tak, bo to jest kurwa... To jest na bank, tak, nie? Może ma taką strategię, no nie wiem, kurwa. Czy plan marketingowy Moni Kociołek... Jeszcze kurwa nie mam pewności. Moni Kociołek to właśnie takie coś. Tak? Czyli to właśnie... Czy Monia Kociołek udaje? Czy plan marketingowy Moni Kociołek to... Czy Monia Kociołek... Udawanie... No... Główka? Głupiutkiej osoby. Uważam, że tak. Bo ja szczerze... Ona nie może robić tyle fuck-upów. Pedro jest mega ziomem, stary, wiesz o co chodzi? To jest jej głupa. No ja no, ale tak jakby... Ja wiem, że stary jakby, kurwa, nie wiem, że to jest aż niemożliwe, kurwa. No ale może tak ma, no po prostu, no. Ale widzisz, jest 33% ludzi, którzy uważają, że tak, 67% na nie, no ale to jest akurat ponad 2000 głosów. Ja bym tak chciał, żeby influenceriada to rozwiązała. Wszelkie wątpliwości. Stary, ona... Pięknie. Nie, ale kurwa. A może być jeszcze Joseph na tym, że dziewczyny i Joseph. Jezus. Proszę, bo to jest twój program, jakby to zawsze będziesz ty prowadził. Ale po prostu... Chciałbyś Josepha po... Chciałbym się Josepha, żeby jeszcze był Joseph. To tak dla czapy. Żeby Joseph sprawdził się wśród kobiet. Tak, tak. Uważam, że ja bym chciał, że Joseph jest Joseph, nie? I zobacz, czy ma być Joseph też do nich? Druga szansa dla Joseph. Joseph. Pan Joseph. Ale powiem tak, oglądałem jakby program i w chuj lepszy jesteś na przykład na programach rozrywkowych, gdzie masz właśnie, gdzie nie wyciągasz, gdzie nie robisz wieżek. Bo ja z natury nie jestem kurwą. Wiesz o co chodzi? Ja nie jestem, nie mam... Bo ty się witasz z tymi ludźmi, nie? Tak. I ty masz już od razu w głowie pewnie, że... Kurwa, nie chciałbym mu robić chujni, wiesz o co chodzi? Tak. Pomimo, że często coś wyciągam, shota, ja próbuję, ale no mam coś takiego, że kurwa, ja to wolę rozrywkę, nie? Mielonidas, ja pierdolę, jaka postać. Ale on w ogóle, jakby był w studio, to ja stary, ja mu pierdolę.
Czemu? Bo on mnie wkurwił. On w ogóle mi... No dojebał mi przecież w chuj. Nie pamiętasz, stary, cisnął mi w chuj. Kiedy jest? No dawno temu jeszcze, stary. Ja do niego dzwoniłem i mówię, ty, Mielonka, co ty, kurwa, stary? Było coś takiego, ale kurwa nie... A on w ogóle odebrał ode mnie telefon, stary, i mówi... No? Ty jesteś fajna. Mielona. A ja mówię, chłopie, ja ci nic nie zrobiłem, ty. A on do mnie ciśnie, że on chce ze mną walkę w ogóle. Ty, na prime i do mnie podkręcał, stary. Dobrze. I TikToka zrobił na 200 tysięcy polubień jakiś. Chodzę, ty grubasku, coś tam. Nie? Mielonido. Co za gość, kurwa, tego? Nie złapałem. Nie złapałem. Ty, czekaj, bo mi się wywalił ten Steam Deck. Znowu. Zajście. Problemy aplikowe. I w ogóle dzisiaj wchodzą do studia, moi drodzy. Nie mam pojęcia. No już... No on już podłączył. O, widziałem. Dzisiaj wchodzą do studia, moi drodzy, nie mieliśmy internetu. I kurwa, musiałem... Ale to nie było tam. No nie było, bo Wartek gadał, że coś z prądem było. Korki wyjebał w tamtym pomieszczeniu, a mamy internet z innego. Musiałem szybko kombinować, podłączyć. Cześć, Box i Ufi, czy moglibyście pomóc jakoś tej biurce dla mojej Marceliki, która jest chora i zbiera na leczenie? Marcelina Fijołek, Damian B, dajcie mi, daj Zyrox ten na czacie. Bo ty masz dostęp do donate'ów, bo to w sumie twój serwis. Cześć i pozdrawiam. Taki test, jak działają te donate'y. Defendujmy. Pozdrawiamy. Dobra, co my tam mamy dalej? Aha, nakarm psa z Olix. Skończy się akcja, tak więc każdy z was może nakarmić psiaka. Dokładnie. Wystarczy wejść, kliknąć. Wystarczy wejść. Ja Samarę. Bo mam Samarkę. Bo jest Samara. Samarkę sobie nakarmiłem, teraz możecie sobie tutaj wejść i ten nakarm psa Elixper, fajna akcja. Nie ma żadnego Pluto. Tak jest. I to akurat ja wam tutaj wrzucę, bo prosty. Macie na czacie, możecie sobie nakarmić. Fajna akcja. Tu mamy jeszcze. Mistrzostwa Manuli. Nie wiem, co. Zwiedził właśnie akcję na Twitterze. Mistrzostwa Manuli. Kilku kotowatych rybek pożywunych zostały zostawione. Aha, dobra. Rzeczy w tym. A ekipa Bandura Ostro Pucharach to ten. O, to jest jeszcze. Daliśmy... O, jest Martin. Ludzik Delma. To jest mocno. Uchuchu! Święta, puto! Chodź, śmieciu! No jeszcze o Brownie musimy powiedzieć. O Brownie od razu. Ale w ogóle, zobacz. No... To jest właśnie to, że jak, zobacz jak Najman to robi. Wyobraź sobie, że to samo zrobiłby ktoś inny. Cios. Na przykład cios. No to od razu, że to cię by wkurzyło, że on przyszedł z gaśnicą i opryskał Najmana. Chociaż byłoby kilku takich, co by się z tego śmiało. Ale jak zrobił to Najman, to on zaraz zaabsorbował większość ludzi, że to jest mega śmieszne, nie? Chyba. Święta, puszko! Ale no bo wchodzi Ludzik Delma, kurwa piękny. Ja go, ja szczerze, stary, może się na mnie obrazić, ale ja lubię go oglądać. Ale może stary, ja tego kurwa lubię też ten gość, stary, jest dobry po prostu, jest mocnym freakiem, stary. On naprawdę wie, on o co rozumie świat Free Fightu. I to naprawdę, on nie jest boomerem. To też jest mocne. Natalia napisała, że z incognito można karmić psa... Dowoli. To nie ma jakiego sensu. Serio? Czyżby? A weź Ctrl-V, masz zniczyć. Mówi, że Beatrice się nie wypowiedział, bo to nie... A sam robił, bo to jest nie chodzi. Weź kliknij. Faktycznie? Ośwież? Nie da się. No ale to jakby dwa razy możesz, nie? A odpal nową kartę incognito. Okay. Jeszcze spróbuj. Nie, on nie znaleźli fix na to. Szkoda, bo można było skakować o LX, żeby zrobiliby więcej na psy. Powiedz, co sądzisz, zakończenie konfliktu Ferrari Polak na filmie ma 20 w main event? To może być legendarny. Ja uważam, że ten konflikt on już jest wyczerpany. Trochę nie. To już jest kotlet w chuj, nie? Trzy walki, moi drodzy. Tego naprawdę było dużo. Widzieliście, że Najman jeździ AMG GT? Get to Ford. Niech sobie jeździ.
Kurwa, nie chcę zarabiać na plezie. Ja mam podwójkę. Ja bym chciał, żebyście wy wszyscy zarabiali najwięcej. Żebyście służyli jak królowie. I królowie i królowe. Księżniczki i księcie. Dobra, jak będziecie w temacie gaśnicy, to co, do pana Brauna? Przechodzimy? Czy jeszcze nie chcesz? O, dobra, dobra. Trzymaj się tam, Mordku. Mordko. No. Pan Braun. W temacie gaśnicy byliśmy. Najmana, no właśnie. Tak, szukam tego. Jest. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do najgłośniejszej chyba afery, jaka miała miejsce w internecie na przestrzeni ostatnich dni. No, kurwa, co wy ogólnie osądzicie o tej aferze gaśnicowej z panem Brownem? Ja widziałem w ogóle, że zrzutka.pl, ludzie wpłacali na tą zrzutkę pieniądze na Browna na ewentualne kary? O, zrobimy sobie w ogóle tutaj wśród społeczności afelkowej, czy Grzegorz Braun zrobił dobrze. Sigmund, tak? Mi się najbardziej podoba Sigmund, Ingo Chad. Wejdźmy sobie tutaj i odpalmy sobie tego szkoda. Ho, ho, ho! O kurwa, stary, mam plan. Ja właśnie chciałem ci to podsunąć teraz, żebyś podłożył kurwa głos z klauciora, nie? Jeszcze jest kurwa majstersztyk. Cloud najlepszy moment. Masz. Patrzcie się. Chodź, na prawą rączkę. Patrzcie, to jest idiota. Zobacz. Ty jeszcze ta się wypowiedziała i tutaj ten, ten COVID już mówię mocno. Szafier, to debil. Ja nie musiałem być w oktawie, żeby wygrać. Prawda jest taka, że mogłem go tą gaśnicą pokroczyć albo wtyjebać mu w łeb. Chuj pasujący. Chuj. Ej, to nawet odpaliło się w tym samym momencie ta gaśnica, nie? Ja pierdolę, to aż za mocno było, stary. Idealny synkron. Idealny synkron. O, ja pierdolę. To jest chuj dobry. Jakby, to był dobry plan. Idealnie, kurwa, to weszło. To jest aż popierdolone. Święta, chłopie, święta. To tak musiało być. No, wow. Mocna przeróbka. No powiem wam, widzowie, no co, no analizka statystyczna oczywiście wleci teraz. Jesteś... Brownem. Tak, nie. Oczywiście sprawdzamy sobie te wyniki. No kurwa mocne, naprawdę. To co się wydarzyło, jakby też w ogóle widziałem, że 64,5 tysiąca tweetów na Grzegorzu Braunie w przeciągu 7 godzin. No i to gruba akcja na całą Polskę, tak. No wiesz. Z Sejmem i tym, co się dzieje w państwie, generalnie Sejm szedł bardzo do internetu i polityka w Polsce. Przez YouTube'a też, przez te streamy, dzięki Hołowni bardzo, który stał się też takim memem, nie wiem jak to nawet nazwać, no wiralem bardziej. Tak. To przez to tak naprawdę to poszło i widzisz, znaczy, teraz dużo osób śledzi, co się dzieje w polityce. Zobaczcie, że na przykład Mencen po odpaleniu swojego programu chyba, jak się to nazywa, grill? Tego podcastu, grillu grill. Z Mencenem. Tak, no. Grillu z Mencenem. Mencen wyrabia sobie bardzo mocne socjalne. Hołownia bardzo mocno socjalne, nie? Dużo przeróbek AI, aż kurwa tak, za dużo, nie? Wielu polityków zaczyna odchodzić strategicznie od mediów tradycyjnych, nie? Typu telewizja i tak dalej i tworzą swoje niezależne kanały informacyjne, nie? I na przykład... To stary jest, to będzie teraz przyszłość. Politycy teraz będą mocni w necie. Dzięki temu, że Sejm... No na pewno do młodych ludzi będą bardziej trafiać, nie? Tak. No zobacz, ilu młodych ogląda... Widziałeś czat na Sejmie? No ja jak widziałem. Czat na Sejmie? Bo 300 koła ludzi streamy to są. No, chłopie, jak, normalnie... Jak było wybieranie ktoś premiera, coś gada, nie? A czat rel. No, albo ktoś coś gada i wypierdala. Tak, tam jest, kurwa, tam jest grubo, nie? Ja ostatnio oglądałem streama, to 300 koła ludzi mieli, kurwa. Tak. Rozumiesz, o co chodzi.
ja sam to oglądam, bo to się... Ja też to oglądam. To ja też, jak nie mam czasu na sejmie, muszę tego obejrzeć live'a. Szoty. No na szoty. Stary, no wiesz, to na przykład jak Kaczyński na tą mównicę z tym agentem i tak dalej. No to są szoty, które mają jak olbrzymie zasięgi. Jak pan Jarosław Kaczyński patrzy na pana Donalda Tuska. Jak się wypowiada? No nie, no tam kurwa... Stary, jak Sejm ma na przykład transmisję na żywo, to zobacz ilu twitchowców, stary, robi restart. Chuj. Jest nowy wszyscy trend. Oglądają danie Sejmu. Tak. Tak. To jest jak oglądanie konferencji Freak Fight. Tak. I masz na przykład łącznie, nie? Tam chyba Rebo miał 10 koła ludzi na oglądaniu Sejmu. 9300 chyba. Rybson miał chyba 7. Rybson miał 7, to ja widziałem, stary, jak to wyglądało. Bigson, Boxy, pamiętasz mnie w Nowotelu podbiłem, pytałem, czemu zdjęcie nie robisz, jak wychodziłem w hotelu, to znalazłem okularki z Gucci, nie mówił ktoś, że zgubił? Nie, nikt nie ten, Bigson, nikt nie widzieli, nie mówił, ale pozdro. I 300 tysięcy na oficjalnym kanale Sejmu, z czego na przykład na streamach, na Twitchu. Kolejne 5 dych. Kolejne 5 dych, więc to naprawdę w czasie rzeczywistym, in real time, na YouTubie, nie wiem, też pewnie stary na streamerzy, którzy oglądają. Jak się nazywa, Boss? Na przykład, no. Tak, tak. To stary, to jest około 400 tysięcy ludzi in real time, nie? To jest kurwa mocno, nie? Naprawdę. I oni też tam podkręcają, nie? Tam jest jechany. A teraz pytanie brzmi właśnie, jestem ciekawy, czy któryś z polityków na przykład w trakcie, jak jest debata, nie? Czy tam posiedzenie, sorry, bo to jest też terminologia, na którą warto zresztą używać poprawnie. Czy są na przykład politycy, na przykład, czy Mencen odpala sobie czat, nie? Na YouTube i na przykład patrzy. I mówi, a dobra, podkręca. Relują. Dobra, podkręca coś i stary czyta czat. Ja miał tak jakby Hołownia. Czy jest problem? Że Hołownia prowadził stream deck. Bosak czyta czat. Dup temu muty. Bosak odpala. To jest... No, ja na przykład, ja gdybym był politykiem... Jakby był posłem, w chuj bym czytał. Ja bym czytał to w chuj. Chodzie, kurwa, ja bym feedback czytał w chuj. I tam jeszcze w ogóle... Nie, no tam możesz zajebać populizmy. Jezus, to jest... To są mocne streamy. To jest mocna platforma, nie? Bosak czytał przecież, bo ktoś na czacie pytał, ile pytań było jeszcze do zadania. A Bosak czytał to, będąc jako wicemarszałek na tym? Na... A Bosaka nie chcą zrzucić z tej posady? Ja to tak się też nie orientuję, jak ten... A, tak, może tak. No to kurde. W sumie można powiedzieć, że... Mocny ziom. W sumie można powiedzieć, że marszałek to taki trochę admin. Tak? Host. Tak. No, moderator. Moderator IRL. Tak. Moderator, wiesz, on może na przykład zmutować, nie? Wiesz, to jest twój analogi, stary. Masz na przykład, wiesz, wchodzisz na mównicę, ktoś jest. Na przykład, już twój czas się skończył, kopie mutę. Skipuje gościa. Tak. Skipuje, dokładnie. Skip. Kika daje, stary. Wotę kik, wypierdala. Tak. Piękne streamy, kurwa. To jest normalny, stary, no kurwa. Tak, to tak jest. Mocne, w sensie ja uważam, że to jest kurwa spoko, wiesz, że młodzi ludzie będą śledzić faktycznie, co się dzieje w kraju, nie? Tak, dobrze, Brown na przykład, stary, dostał kika, nie? Za gaśnicę. No i stary na przykład, nie wiem, będzie musiał, prawda, no, wiesz, probably za jedną ban. No, pytanie, czy będzie no ban, czy będzie, czy może dostanie ban. A jak to jest, można zbanować? Bo ja to ja właśnie... Nie mam pojęcia. Jak właśnie. To jest na przykład, to co, to partia załóżmy, że nie wiem, ktoś może wymusić na partii wyeliminowanie posła, czy nie? Głosowanie będą robić? No to tak w sumie... Ciężko, nie. Nie można. Nie tak łatwo, ale można. Odebrać immunitet. Można immunitet odebrać. Kurwa, patrzcie, ile mamy ten. Mądre community. Jestem dumny. Immunitet. A on tam pisze, unban, ja brawo, i oni głosują. Zobaczmy sobie, Bosak czyta czat. Bosak czyta czat. Ty, a oni na przykład robili analizę statystyczną. Stary. Bo donaty głosowe, że masz od tysiaka donaty, masz tam. To jest ten shot, widzowie? Bez konkretów? Chyba nie.
kurczę. Time outa dostał. Będzie to tutaj? Na Twitterze. Twitter Bosaka, tak? Ja w ogóle mam tak, że zanim wejdę na Twitter, nie? To muszę to najpierw znaleźć, bo bym przeglądał Twittera z wami, ale to jest zbyt niebezpieczne, bo fiuty by latały teraz. Kraków przegrywa z Atalantą 2-0. Jest przerwa. Więc Raków raczej żegna się z pucharami. Moje, wicemarszałek Bosak odpowiada, film obecnie dostępny. Którzy dopytują, ej, zajebiste stary, chuj spoko, interakcja z widzami z czatu, pa. Host. Zajebiste. Ulfik, mam nadzieję, że trochę się poprawisz do face to face i innych programów, bo czasami brakuje ci doświadczenia, ale czy raczej to ogarniemy? Mam nadzieję, że po prostu to jest kwestia wyrobienia się. To jakby uważam, że z programu na program coraz lepiej. Bo... Jasne, że tak. Że to jakby kwestia doświadczenia faktycznie. No. Wiecie, Michał prowadził programy od Fame 8, nie? No, ale też jest tak. Ale uważam, że i tak sobie poradziłeś z wieloma, stary, bardzo dobrze i wcale się nie uważam za jakiegoś mega kota, stary, w prowadzeniu, bo ja na przykład już na końcu byłem wypalony, bo już mi się też tylko robiłem to mechanicznie, nie? Teraz jak na przykład bym robił, to wiadomo, że znowu bym miał przerwę, to znowu bym wszedł jak ten, nie? Na żyle, nie? No tak. A później znowu się odechciewa, więc to jest takie jakby normalne. Dobrze, moi drodzy widzowie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze aferki. Dziękujemy wam z Ulfikiem za obecność, serducha na czacie. Oglądajcie w sobotę Bita Śmietanka. Tak jest. Chętnie bym z wami jeszcze postreamował, ale mam trening boksu, w sobotę mam walkę. Tak ja idę spać, bo chory, kurwa, się czuję. Tak. Tak więc dziękujemy za... A Fagata? Fagata co? No, Fagata jest OF, salami picante. Tak. Tyle. Tak. A Lik z Fabiańskim to było to, że ten... Że 5 dych na olejnika. Tak, że 5 dych na to, te sianko, jakie tam ma na sekundę i tak dalej. Co, o co chodziło z tym, z tą sytuacją, więc też żeśmy pogadali. Więc dziękuję wszystkim. Wow, ale Lik. No dobra, przestańcie już, kurwa, nie odpierdalajcie tej. I tak, słaby Lik. No dobra, to niech będzie, słaby Lik. Zacznę napisać słaby Lik, zaczęcie. Dziękuję wszystkim. Dobrej nocy. Trzymajcie się, moi bardzo drodzy. Fajnie ten. Bardzo fajnie nam się dzisiaj streamowało. Niedzielka? Jeszcze raz? Niedzielka stream. Niedzielę stream, tak, po walce. Widzimy się na streamie Bitej Śmietanki. Kibicujcie, napierdolę go. Ozdro. Trzymajcie się.